Sebastian Ogórek, Wirtualna Polska, a w studiu profesor Robert Gwiazdowski z Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dobry. Grecki parlament przyjął plan oszczędnościowo-prywatyzacyjny, zwolni 150 tysięcy urzędników, sprzeda plaże, kasyna, nawet pola golfowe. Nie wiem dlaczego akurat pola golfowe były własnością Skarbu Państwa greckiego. To już chyba ich taka lokalna specyfika. No, nasz Skarb Państwa też jest właścicielem różnego rodzaju hoteli i ośrodków turystycznych. No dobrze, ale wracając do pytania. Grecja jest uratowana? Grecji się nie da uratować. To jest kwestia tylko i wyłącznie, kiedy Grecja zbankrutuje. Dzisiaj jakby Grecy powiedzieli, że nie będą płacić swoich zobowiązań, no to, to już stratne byłyby banki. Tymczasem jak Unia Grecji pomoże i ściągnie od podatników podatki, żeby Grecji pomóc, to Grecja spłaci te banki. W związku powyższym wtedy będzie mogła bezpiecznie... Ale u kogoś innego będzie musiała się zadłużyć. To znaczy, że kto będzie zadłużony wtedy? No, wierzycielem będą rządy, czyli tak naprawdę europejscy podatnicy. I wtedy Grecja zbankrutuje. Bo nie da się dziś uratować Grecji. Jaki musiałby być wzrost PKB greckiego w ciągu najbliższych 5 lat, 10, żeby Grecja mogła spłacić te wszystkie swoje zobowiązania. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tak czy inaczej będzie musiało dojść do jakiejś restrukturyzacji greckiego zadłużenia. Szef Deutsche Banku, i podkreślę to jeszcze raz, banku, Józef Ackermann ostrzegł, że grecki kryzys może być większy od tego, jaki zafundował nam upadek banku Lehman Brothers. Zgadza się pan z tym? Oczywiście, że tak. Dlatego, że długi popularnie nazywanych braci lemańskich w stosunku do długów Grecji, to nie takie duże długi. A proszę pamiętać, że w kolejce za Grekami stoją już Portugalczycy, Hiszpanie, no i jeszcze Włosi się zapisują. Ale to jest jedno 10-milionowe państwo, malutkie w skali całej Unii Europejskiej. Tak, ale zdążyło się bardzo mocno zadłużyć. Proszę pamiętać, że 2 lata temu, już po kryzysie, w 2009 roku, na jesieni, obecny rząd wygrał wybory, obiecując Grekom cudawianki. No, to miał, tak miał stymulować gospodarkę programem wartym 6 miliardów euro, pobudzić ożywienie, spowodować ożywienie gospodarcze, zwiększyć popyt, wygrał w ten sposób wybory. Tak? I nikt nie mówił wówczas, że proszę się palcem w czoło popukać. I to nie tylko wśród Greków, ale również wśród innych analityków, którzy generalnie rzecz biorąc, po doświadczeniach z Lehman Brothers powinni wiedzieć, że to, co się zaczęło od banków na Wall Street, niedługo przełoży się na kraje strefy euro. Nie tylko strefy euro, bo przecież rząd Stanów Zjednoczonych jest równie mocno zadłużony. Jak upada wielka instytucja finansowa, gracz światowy, to już wiemy. A co się dzieje, jak upada państwo? Co to de facto znaczy bankructwo państwa? No tu się dzieje zupełnie co innego. Bo jak upada bank czy jakieś przedsiębiorstwo, to wchodzi syndyk, sprzedaje różne rzeczy. Ale to już inna historia. Natomiast jak upada państwo, to znaczy jak państwo mówi, sorry, winę tu, nie mam pieniędzy, nie mam z czego spłacać długów, no to nie ma z czego spłacać długów. Oczywiście wierzyciele mogą próbować zajmować różnego rodzaju aktywa, które to państwo ma za granicą. Ale oczywiście nie przyjadą do tego państwa, no chyba żeby nasłali zamiast syndyków Wehrmacht. Ja przepraszam, że tak o tym mówię, ale właśnie Grecy i Niemcy ciągle o tym mówią. Grecy mówią, że co się nie udało zrobić Wehrmachtowi, to się udaje zrobić niemieckim bankom. Niemcy mówią, że to jest skandal, że my pomagamy Grekom, a oni w ten sposób się zachowują i takie przykre rzeczy mówią. A co oznacza dla Greka bankructwo jego państwa? Jak mi zabraknie pieniędzy, to nie zapłacę za prąd, nie zapłacę za mieszkanie, nie pójdę do sklepu, bo nikt mi tam nie sprzeda. A dla Greka, że nie dostanie pieniędzy? Dokładnie. Rząd grecki musiałby zrobić dokładnie to, co zrobi. Tak? Czyli wyrzucić trochę biurokracji, wydłużyć wiek emerytalny, ograniczyć pensje w tej administracji i tak to zrobi. Ale gdyby Grecja była poza strefą euro, problemu by w ogóle nie było. W ogóle. Przecież wielokrotnie Grecja miała problemy, Portugalia, czy cały świat patrzył z uwagiem na 10-milionową Grecję, dopóty Grecja nie była w strefie euro?
Problem polega na tym, że stworzono jedną strefę walutową dla różnych obszarów gospodarczych, które mają różny poziom rozwoju i przede wszystkim różne cykle koniunkturalne. Czyli zrobiono coś, czego podręcznikowo nie należało robić. No i co się dziwić, że to się wywaliło? To się musiało wywalić. Prędzej czy później Milton Friedman dawał euro 10 lat. No i tak właśnie 2009 rok, od 99 wszystko się zaczęło i w tej chwili ale to jeszcze nie oznacza, projekt że euro... ratowania euro jest projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Z ekonomicznego punktu widzenia to absolutnie nie ma sensu. Ale wrócę jeszcze do tego pytania o takiego statystycznego Greka. Czy rzeczywiście może się okazać, że nie będzie pieniędzy na leki, że nie będzie pieniędzy na wypłatę emerytur, że nie będzie pieniędzy... Chcę zwrócić uwagę, że ich będzie mniej ze strony państwa. Natomiast szara strefa w Grecji jest jeszcze większa niż w Polsce. Dużo większa niż w Polsce. Więc Grecy sobie dadzą radę. Przecież kryzys kryzysem, a tak naprawdę przemysł turystyczny w Grecji funkcjonuje. Grecy z Wysp Greckich się niespecjalnie przyjmują, bo u nich na wyspach nikt nie pali opon, turyści przyjeżdżają. Gdyby Grecja nie była w strefie euro, zdewaluowałaby swoją walutę, byśmy sobie za 500 zł pojechali na tydzień na piękne wakacje, nie byłoby tego problemu, który jest w momencie, same oliwki i pomidory, w momencie, gdy stworzyliśmy sztuczną barierę. Bo euro, jeszcze raz powtórzę, dla krajów takich jak jednocześnie Niemcy i Grecja, nie jest dobrym rozwiązaniem. To z punktu widzenia politycznego. No jak się wyłączy jeden kraj, oczywiście jest to porażka. Okej. Jak się wyłączy jeden kraj, taki jak Grecja, ze strefy euro, to oczywiście jest to porażka, ale to nie jest jeszcze koniec, że tak powiem, całej wojny. Tak? Dlaczego nikt nie chce wyłączyć tej Grecji ze strefy euro? Bo dzisiaj bankructwo Grecji oznaczałoby problemy banków francuskich i niemieckich. Więc a być może pół również, roku, tak? A być może również i amerykańskich. Bo prawdopodobnie, to widać na pewno po wykresach, że banki francuskie i niemieckie są bardzo mocno zaangażowane, mają dosyć dużą ekspozycję na obligacje greckie. Ale one pewnie się ubezpieczyły, czyli pokupowały CDS-y. Prawdopodobnie te CDS-y kupowały w bankach amerykańskich. Więc prawdopodobnie dlatego rząd Stanów Zjednoczonych pogania Unię Europejską, żeby szybko pomogła Grecji. To znaczy, żeby urzędnicy europejscy zabrali pieniądze podatnikom europejskim i dali bankom europejskim, żeby one nie pociągnęły za sobą banków amerykańskich, w których mają ubezpieczone te obligacje greckie. Skomplikowana machina. Pytanie, czy gdzieś tam jest jeszcze Polska? No bo Niemcy, Francja, pan mówił, Stany Zjednoczone, pan mówił, a kiedy to upadek Grecji dosięgnąłby Polski? I w jaki sposób? No nie licząc oczywiście kursu franka i... Jesteśmy poza strefą euro, w związku powyższym nie musimy nic robić. Co prawda pan premier Tusk wyrwał się przed szereg i powiedział, że my będziemy, bo to jest obowiązek, ale Brytyjczycy i Czesi powiedzieli, że dziękujemy bardzo, my się nie zapisujemy. Okazało się, że to nie jest żaden obowiązek, no i dzięki temu nie będziemy musieli dosypywać z naszego budżetu do ratowania niemieckich i francuskich banków. Czekając w takim razie na wycieczkę do Grecji za 500 zł, dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Robert Gwiazdowski z Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję bardzo.